Wybory samorządowe 2018. Dogrywka w Weekend FM. 8 minut po 9, Arek Jerzyjewski, dzień dobry. Dziś w Weekend FM ostatnio z debat dogrywek kandydatów drugiej tury wyborów. No i już teraz z nami kandydaci na wójta gminy Człuchów, Paweł Gipczyński z Komitetu Wyborczego Wyborców. Paweł Gipczyńskiego, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. I Arkadiusz Kubalecki z Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczne Przymierze Samorządowe. Dzień dobry, witam mieszkańców gminy Człuchów. Dzień dobry, witam ponownie, bo prawie dokładnie 2 tygodnie temu w takim składzie spotkaliśmy się tutaj podczas pierwszej tury wyborów, wtedy w czwórkę, a dziś tylko wasza dwójka jest z nami. Dwójka, która przeszła do drugiej tury wyborów. Gratuluję panowie. No i teraz czas, żeby przekonać tych niezdecydowanych, no i tych, którzy nie oddali głosu na żadnego z was w pierwszej turze. Przypomnę tylko, że Andrzej Bachan zdobył 19% głosów i Jan Kilkiewicz 4,82%. Tak tylko dodam, że program odbywa się na żywo. Każdy z was będzie musiał udzielić odpowiedzi w zadanym czasie. Będzie to albo 30, 60, albo 120 sekund. No i kolejność wypowiedzi się będzie zmieniać tak, żeby przynajmniej raz każdy z was odpowiadał jako pierwszy, a jeżeli będziecie się chcieli odnieść bezpośrednio do słów swojego kontrkandydata, musicie to zrobić w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od autoprezentacji. Jako pierwszy Paweł Gipczyński, minuta dla pana, proszę bardzo. Paweł Gipczyński, 38 lat, z wykształcenia magister ekonomii. Ponadto ukończone studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz audyt wewnętrzny na Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie. Jestem prezesem lokalnej grupy działania Ziemi Czochowskiej od początku jej powstania, a także wiceprezesem lokalnej grupy działania Naszyjnik Północy w Debrznie. Pełnię również funkcję prezesa spółdzielni socjalnej Debrzynka w Debrznie. Moja kariera zawodowa jest związana z samorządem od 2004 roku do chwili obecnej. Przez ten czas byłem koordynatorem i kierownikiem wielu projektów z dofinansowaniem unijnym, zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych. Prywatnie żonaty i tata Rozalki Anielki. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. I minuta dla pana Arkadiusza Kubalewskiego. Arkadiusz Kubalewski, mam 47 lat. Od 20 lat pracuję jako sekretarz gminy Człuchów. Żonaty, dwoje dzieci, Julka i Maciek, a ostatnio rodzina powiększyła się o małego pieska. Z wykształcenia jestem socjologiem oraz ukończyłem studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna. Wolny czas spędzam z rodziną, lubimy wycieczki rowerowe i wspólne wędkowanie. Kandyduję na wójta gminy Człuchów, bo od 20 lat pełniąc funkcję sekretarza gminy Człuchów, wiem, co trzeba zrobić, aby zapewnić jak najlepszą jakość życia mieszkańców i zapewnić dynamiczny rozwój naszej małej ojczyzny. Dziwię się, że w kampanii wyborczej moje doświadczenie zawodowe jest wykorzystywane przeciwko mnie, gdyż w tym czasie gmina Człuchów rozwija się tak dynamicznie, jak żadna gmina w naszym powiecie. Przez te lata wdrożyłem wiele własnych pomysłów i przedsięwzięć, na przykład karnawałowe zabawy choinkowe z prezentami dla dzieci, darmowe zajęcia zumba, aerobiku dla kobiet, darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, otwarte świetlice wiejskie. Weszliśmy w program budowy mieszkań socjalnych. Dzięki mojemu autorskiemu pomysłowi gmina uzyskała prawie 3 miliony podatku VAT, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Zawsze jestem do dyspozycji mieszkańców, również poza godzinami pracy. Nie patrzę na przysłowiowy zegarek, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie dotyczące gminy Człuchów. Chodzi mi o konkretne deklaracje. Oto na przykład 5 konkretów po jednym na każdy rok kadencji. Jakimi zadaniami, projektami, problemami chcecie się zająć w najbliższej kadencji i jak zamierzacie je zrealizować lub rozwiązać? Tutaj czas na wypowiedź 2 minuty. Tym razem jako pierwszy odpowiada pan Arkadiusz Kubalewski. Drodzy mieszkańcy, nasz program jest kompleksowy. Gwarantuję utrzymanie niskich opłat za śmieci, za wodę, za ścieki, wspieranie rolnictwa przez utrzymanie niskiej stawki podatku rolnego i wprowadzenie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Zawsze dbaliśmy o to, żeby stawki były niskie, a w razie klęsk umorzaliśmy podatki. To jest uczciwe postawienie sprawy. Pan Gipczyński w tych sprawach milczy, czyżby miał coś do ukrycia, jakieś podwyżki? Gwarantuję budowę dróg wewnętrznych i na wybudowania oraz chodników we wszystkich miejscowościach gminy. Wybuduję co roku co najmniej 10 km dróg. W ten sposób na koniec kadencji wszystkie najpilniejsze sprawy drogowe będą w gminie załatwione. Gwarantuję budowę ścieżek rowerowych do Polnicy, do Wierzchowa Dworca, do Sieroczyna, od obwodnicy do Chojnic oraz z Czuchowa do Stołczna. Gwarantuję budowę ostatnich 20% sieci kanalizacyjnej do Biskupnicy, Jaromierza, Chrząstowa, Wierzchowa. Gwarantuję dokończenie budowy hali sportowej w Rychnowach oraz świetlicy i przedszkola w Wierzchowie Dworcu. Gwarantuję utworzenie gabinetu stomatologicznego dostępnego dla wszystkich dzieci szkolnych. Gwarantuję zakup nowych wozów strażackich dla OSP. Szczególną opieką otoczę seniorów i osoby potrzebujące przez wprowadzenie ulg w podatkach oraz przycisku ratującego życie. Będziemy dofinansowywać rehabilitację dla osób niepełnosprawnych.
Gwarantują tworzenie dobrych warunków dla rozwoju firm i budownictwa mieszkaniowego, bo to stanowi o rozwoju gminy i dodatkowych wpływach do budżetu gminy, które możemy przeznaczyć na inwestycje. Utworzą dodatkowe sredstwa Kiełpin i Nierzywięć, zwiększymy ilość miejsc w przedszkolach i mimo reformy oświaty utrzymam funkcjonowanie wszystkich małych szkół w naszej gminie. Gwarantują wspieranie stowarzyszeń i utrzymanie bezpłatnych zajęć sportowych. Są to najważniejsze elementy programu, które będzie wdrażać 12 radnych, w tym 9 wprowadzonych do Rady Gminy z mojego komitetu. Natomiast program pana Gibczyńskiego nie znalazł uznania wyborców, bo doprowadził on do mandatu tylko 2 osoby. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. I teraz 2 minuty dla pana Pawła Gibczyńskiego. Szanowni państwo, miało być bez programu wyborczego, więc ja zacznę swoimi słowami. 5 punktów na 5 lat kadencji to przede wszystkim program remontu dróg gminnych i wewnętrznych. Podczas spotkań z mieszkańcami wiele osób zwraca na to uwagę. Są drogi, które wymagają pilnego remontu i należy opracować harmonogram takich remontów, który będzie konkretnie pokazywał, kiedy i w jakim czasie te remonty zostaną przeprowadzone. Kolejnym programem, który już jest wprowadzony w Debrznie, w którym obecnie pracuję, jest program doświetlenia. Ja rozumiem, że wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie naszej gminy to jest dobry pomysł, natomiast jest wiele miejsc, w których tych lamp po prostu nie ma i nie ma czego wymieniać. Podejmę współpracę z Energą, czyli z firmą, która dostarcza oświetlenie na teren gminy Człuchów i wspólnie razem poprzez odpowiednie porozumienie można spowodować to, że nowe oświetlenie, czyli nowe słupy powstaną tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W kolejnym roku chciałbym wprowadzić fundusz sołecki, ponieważ jest to bardzo duże zaniedbanie, które funkcjonowało na terenie naszej gminy. To fundusz, który pozwoli mieszkańcom decydować o rozwoju swoich miejscowości. Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy sami zdecydują, czy ma powstać wiatr rekreacyjny, plac zabaw, chodnik czy boisko. Pieniądze można przeznaczyć również na organizację imprez, zabaw i innych uroczystości. Dodatkowo gmina Człuchów dostanie zwrot z budżetu państwa części środków przeznaczonych na te inwestycje. Zgodnie z zapisami ustawy o Funduszu Sołeckim w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Kolejnym etapem jest utworzenie jednostki Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, która będzie zarządzała świetlicami, które są na terenie naszej gminy. Mówię tutaj o zarządzaniu takim realnym, to znaczy organizacji imprez, zabaw, a także promocji naszej gminy poza teren powiatu człuchowskiego i na skalę województwa. Jestem doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o środki unijne i środki rządowe. W przyszłym roku rząd planuje przeznaczyć około 6 miliardów na właśnie program budowy dróg. W związku z tym moje doświadczenie będę wykorzystywał w tym zakresie. Dziękuję bardzo. W niedzielę jeden z was zostanie wójtem, to już pewne. No i za kilkanaście dni złoży ślubowanie. Chciałem zapytać, jakie będą wasze pierwsze, takie najważniejsze decyzje na najbliższy czas. Chodzi mi również o decyzje personalne. Czas na odpowiedź. 1 minuta. Paweł Gibczyński, proszę bardzo. Szanowni państwo, zacznę od tego, że spotkam się ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych naszej gminy, z dyrektorami szkół, z kierownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej, a także z pracownikami gminy, bo zawsze uważam i pracowałem z tymi osobami przez wiele lat, że to wspólne działanie, czyli współpraca z pracownikami i z innymi jednostkami organizacyjnymi może spowodować to, że ta zmiana w tej gminie, naszej gminie Człuchów w końcu nastąpi. To jest mój pierwszy pomysł. Natomiast to, że pan Kubalewski wprowadził, jak sam to nazwał, chociaż to tak naprawdę ludzie o tym zdecydowali, 12 swoich radnych, nie oznacza, że współpraca z radnymi, obojętnie z jakiego komitetu, nie będzie się układała. Przecież wszyscy radni są dla mieszkańców gminy i tak naprawdę nie ma znaczenia, kto z jakiego komitetu startował. Też nieprawdą jest, że program mój nie znalazł uznania, bo przecież pan sam wie, jakie były wyniki wyborów samorządowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Kowalewski, teraz 60 sekund dla pana. Jeżeli zostanę wójtem, to w poniedziałek spotkam się z pracownikami gminy, pracownikami wszystkich jednostek i przedstawię swoje oczekiwania dotyczące funkcjonowania tych jednostek. Wdrażanie mojej wizji gminy będzie wymagało zaangażowania oraz ciężkiej pracy i wiem, że mogę na nią liczyć. Jednocześnie spotkam się ze wszystkimi radnymi i ustalimy zasady współpracy, bo gmina jest dla wszystkich ważna. Jednocześnie chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że wójt Adam Marciniak przechodzi na emeryturę i nie będzie miał żadnego wpływu na moje decyzje ani na to, co się w gminie dzieje. Natomiast zawsze będzie miał mój szacunek za to, co zrobił dla gminy. Ja mam własną wizję gminy, odnowię urząd i gminę. Na pewno będzie ona miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców. Dla mnie gmina, wszyscy pracownicy z wójtem na czele są dla mieszkańców, a nie odwrotnie. A praca w samorządzie to swego rodzaju służba dla ludzi i takich postaw będę oczekiwał i wymagał od pracowników na każdym szczeblu. Wiem, że po 28 latach rządów gmina wymaga świeżości i odnowienia. Ja gwarantuję, że taką świeżość wprowadzę.
Dziękuję bardzo. Teraz czas, by zwrócić się do tych wyborców, którzy nie oddali głosów na żadnego z was. A zrobili to, na przykład postawili na pana Andrzeja Bachana czy Jana Kilkiewicza. Chciałem zapytać, jak zamierzacie przekonać tych wyborców do siebie? Dlaczego teraz, w niedzielę, mieliby zmienić decyzję na waszą rzecz? Czas na odpowiedź. Jedna minuta. Arkadiusz Kubalewski, proszę bardzo. Drodzy mieszkańcy, niedzielę mieszkańców na kategorię. Dla mnie gmina to jedna całość. Nasza gmina znakomicie się rozwija, mamy bardzo dobre perspektywy, dlatego wierzę, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, że konia, który dobrze ciągnie wóz, nie zmienia się w pół drogi, bo przed gminą jeszcze wiele wyzwań. Oczywiście są problemy do rozwiązania, ale ja znam skuteczne metody ich rozwiązywania i dotrzymuję słowa. Jeżeli wygram wybory, będę współpracował ze wszystkimi środowiskami. Dla mnie każdy jest ważny, bez względu na to, jakie ma preferencje wyborcze. Gmina jest dobrze gospodarzona i to jest bezsporne. A ja gwarantuję wprowadzenie nowych pomysłów na bazie ogromnego doświadczenia. To bardzo dobre zestawienie i wierzę, że spotka się z przychylnością większości mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Minuta dla Pawła Gipczyńskiego. W wyborach samorządowych w tym roku było 4 kandydatów. 3 z nich wyraźnie deklarowało zmianę w naszej gminie. To był Andrzej Bachan, to był Jan Kilkiewicz i to była moja osoba. Wyborcy, którzy oddali głos na Andrzeja Bachana czy na Jana Kilkiewicza, postawili na zmianę, postawili na nowe rozwiązania i ja tą zmianę też gwarantuję. Każdy ma swoje zdanie i każdy decyduje tak, jak uważa, natomiast ja gwarantuję, że ta zmiana w naszej gminie się dokona. I proszę wyborców, zarówno którzy oddali głos na pana Andrzeja Bachana, jak i na Jana Kielkiewicza, o oddanie głosu na mnie w celu wprowadzenia tej zmiany. Dziękuję bardzo. Wybory samorządowe 2018. Dogrywka w Weekend FM. 20 minut po 9 w studiu Weekend FM. Cały czas z nami kandydaci na wójta gminy Czuchów, Paweł Gipczyński i Arkadiusz Kubalewski. Teraz czas na pytania wzajemne kontrkandydatów do siebie. Każdy z panów może zadać 2 pytania, tylko po kolei będziemy je zadawać. A zapytana osoba ma minutę na odpowiedź, a potem jeszcze pytający na 30 sekund na ewentualną kontrę. Pierwsze pytanie od pana Pawła Gipczyńskiego. Teraz proszę bardzo. Panie Arkadiuszu, panie Kubalewski, u pana na profilu, na pana oficjalnym profilu, na którym jest informacja, że to jest pana profil, czyli profil Arkadiusza Kubalewskiego, możemy znaleźć taki wpis. To jest zorganizowana akcja, od dawna zaplanowana z ogromną listą hejterów realnych i innych. To są oszuści. Kogo popierają? To sami wiecie. Udostępniajcie, to oszustwo ma wielką skalę. Poniżej kolejny wpis. Pana. Ludzie się zorientują, że w końcu ta banda... Dobrze, że w końcu to banda dobrze zorganizowanych kłamców. Kogo nazywa pan kłamcą? Proszę pana, sprawa kampanii prowadzonej w internecie przeszła wszystkie granice możliwości. Wczoraj byłem u mieszkanki gminy Czuchów, której profil, została jej ukradziona tożsamość. Ta sprawa dzisiaj się pokaże, jest zgłoszona na policji. Ta tożsamość została ukradziona przez pana zwolenników. Ta mieszkanka o niczym nie wiedziała. Jest w szoku, boi się po prostu o siebie, bo sama nie wie dzisiaj, co ta osoba, która ukradła jej tożsamość, wyczyniała. To przeszło wszelkie granice. Ja natomiast tutaj chciałem pokazać, że jest to dobrze zorganizowana i przemyślana akcja i ja tej akcji po prostu nie akceptuję. Dziękuję bardzo. Czy skorzysta pan z czasu? Nie wiem, na jakiej podstawie pan twierdzi, że to są moi... Nie wiem, na jakiej podstawie pan twierdzi, że to są moi zwolennicy. W kolejnym wpisie, który już został niestety usunięty, też z pana konta, jest informacja, że oni planują skok na kasę gminną. Etaty, zlecenia itp. A o przedszkolu u nas można zapomnieć. Panie Arkadiuszu, nie takie są zasady tej kampanii wyborczej. To są pana wpisy z pana oficjalnego profilu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie od pana Arkadiusza Kubalewskiego. Panie Pawle, pierwszą cechą wójta jest uczciwość. Ja zarysuję taką sytuację, a jest następująca. 3 lata zamieszkiwał pan z żoną i dziećmi w budynku teściów, który nie był formalnie zgłaszany do użytkowania. W ten sposób ominęliście płacenie podatku od budynku. Prawo stanowi, że obowiązek płacenia podatku od nieruchomości pojawia się nawet przed zakończeniem budowy, o czym pan jako specjalista z prawa podatkowego z żoną prawniczką na pewno wiecie. Pytanie jest następujące. Skoro przez 3 lata pana zamieszkiwania w tym budynku postępowaliście w sposób nieuczciwy i ewidentnie łamane było prawo podatkowe, to czy jako wójt również zamierza pan przymykać oczy na nieprzestrzeganie przepisów? Oczywiście, że nie zamierzam przymykać oczy na zaniedbywanie przepisów. Od tego roku mieszkam na terenie gminy Czuchów, zgłosiłem zakończenie budowy, mieszkam w Rychnowach, płacę podatki, cały czas byłem mieszkańcem gminy Czuchów. Natomiast
wycieczka personalna dotycząca mojego zamieszkiwania w jednym czy w drugim miejscu uważam, że jest nie na miejscu. Jestem zameldowany cały czas, byłem zameldowany u mojej mamy w Rychnowach, gdzie również mieszkaliśmy, więc proszę, proszę nie sugerować jakiejś nieprawdy. Proszę pana. Proszę pana, widzi pan, uczciwość w tym wypadku została sprzedana za około 400 zł podatku rocznie. Uczciwość albo się jest, albo się nie jest. I strach pomyśleć, co to będzie, jeżeli pan zostanie wójtem. Jeszcze powiem tylko tyle, może i pan był zameldowany, natomiast zamieszkiwał pan w tym budynku, o którym mówię, ponieważ był pan zgłoszony tam, zresztą pan dokładnie o tym wie, jako osoba, która no, tam żyje i mieszka w systemie na przykład opłat za odpady. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Kowalewski, teraz czas na pytanie od pana. Drugie pytanie. Szanowni państwo, panie Pawle, proszę pana, jako prezes lokalnej grupy działania sfinansował pan prywatny kurs sobie i swojej zastępczyni na członka rady nadzorczej z publicznych pieniędzy. To nie jest zwyczajowa praktyka. Proszę pana, za prywatny kurs płaci się z prywatnych kieszeni. Jak chce pan zapewnić zrobić sobie kurs balonowy, na przykład, to trzeba to zrobić ze swojej kieszeni. A pytanie jest takie. Czy zamierza pan również takie praktyki stosować po objęciu urzędu wójta gminy Człuchów? Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej to jest organizacja pozarządowa, która finansuje się po pierwsze z dotacji unijnej na funkcjonowanie tej lokalnej grupy działania, a także składek ze wszystkich samorządów, które ją finansują. Nie muszę chyba pana przekonywać o działalności lokalnej grupy działania, co zrobiła na terenie gminy Człuchów, ile powstało świetlic, ile powstało placów zabaw. Natomiast w każdej organizacji są przeznaczone środki na szkolenia. Przecież pan to doskonale wie. Ja to już tłumaczyłem panu wielokrotnie. Otrzymaliście państwo też od nas pismo w tej sprawie. I tak samo nie porównuję kursu, to nie był kurs balonowy, tylko to był kurs na członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w którego zakresie było zarządzanie organizacjami, menadżerstwo, zarządzanie finansami tych organizacji, więc jak najbardziej cały czas podnoszę swoje kompetencje. Natomiast jako wójt gminy Człuchów zamierzam oczywiście się dalej doszkalać. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję. Ewentualnie jeszcze pół minuty pana, na odniesienie się do tego. Jest orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczy gminy Dębnica Kaszubska i tam była dokładnie taka sama sytuacja i Regionalna Izba Obrachunkowa kazała tamtejszym włodarzom zwrócić pieniądze dokładnie za ten kurs. Mam nadzieję, że zwróci pan te pieniądze do kasy LGD. Dla mnie jest to zwykłe naciąganie organizacji publicznej pod pretekstem podnoszenia kwalifikacji z kasy publicznej i świadczy to po raz kolejny o pana nieuczciwości. Ja też ukończyłem taki kurs i zapłaciłem za niego z własnej kieszeni. I uświadamiałem pana, że nie wolno takich rzeczy robić, a pan wykorzystał stanowisko prezesa i ten kurs sfinansował. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie od pana Pawła Gipczyńskiego. Ja trochę zmienię formułę, Arek. Czy pan wie, jaki jest dokument, panie sekretarzu, teraz skonsultowany w gminie Człuchów? W tej chwili konsultujemy strategię. A jeszcze? Oprócz tego? A może jakieś dodatkowe pytanie? No właśnie, to jest to, czym się pan zawsze spiera, czyli organizacjami pozarządowymi, czyli są przeprowadzone konsultacje rocznego programu współpracy gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi. Tak jak zawsze o tej porze roku. Czy zapraszał pan lokalną grupę działania albo innych mieszkańców, albo zarządy innych organizacji do składania swoich uwag? Rozumiem, to już jest pytanie, tak? Czyli teraz minuta na odpowiedź, nie, tak? Znaczy, nie, jest... ja bym chciał trochę zmienić, Arek, formułę. Nie możemy zmienić formuły, jest dobrze, teraz czas na pytanie. To ja zadam pytanie konkretne. Na jednym ze spotkań w Płonicy powiedział pan, że będzie pan wspierał osoby niepełnosprawne, natomiast w projekcie rocznego programu współpracy na przyszły rok nie ma słowa o osobach niepełnosprawnych. I minuta jak na pan odpowiedź. To zamierza zrobić? Proszę bardzo. Proszę pana, jak zostanę wójtem, tak jak mówiłem również na tym zebraniu, wprowadzę do budżetu gminy taki punkt. Ten punkt narodził się niedawno przy konsultacjach z mieszkańcami osób niepełnosprawnych i uważam, że jest to bardzo dobry punkt. Chcę wprowadzić przynajmniej 20 tysięcy właśnie na ten cel. Jeżeli zostanę wójtem, zrobię to i myślę, że mieszkańcy z szczególnie dziećmi niepełnosprawnymi będą mogli skorzystać z tych pieniędzy. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Czy pan Paweł chce się odnieść do tego? Pół minuty, proszę bardzo. A wie pan, że dzieci niepełnosprawne nie urodziły się w 2018 roku, tylko są na terenie naszej gminy od wielu, wielu lat? Nie zrobił pan nic w tej sprawie? Robi pan to teraz na pożytek kampanii wyborczej. Dziękuję.
Nie robię na pożytek kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo panu. Temat się urodził i myślę, że jak najbardziej będzie można to zrobić. Zbliżamy się do końca, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. To było ostatnie zagadnienie. Teraz czas na podsumowanie. Chciałbym zapytać, co chcecie na koniec przekazać swoim wyborcom? Dlaczego to właśnie na jednego z was, mieszkańcy gminy Człuchów, powinni ostatecznie w niedzielę oddać swój głos? No i to również czas teraz na ewentualne uzupełnienie wcześniejszych wypowiedzi, ale w czasie jednej minuty. Paweł Gibczyński, proszę bardzo. Wybory samorządowe to ważne wydarzenie dla każdego z nas, ponieważ w ten sposób przekazujemy nasze zaufanie osobom, które przez kolejne lata będą zarządzały gminą. Ja też jestem wyborcą i wiem, czego oczekiwałbym od nowego włodarza. Zawsze powtarzam, że każdy, bez wyjątku, zaczynając od wójta, poprzez radnego i kończąc na pracowniku urzędu gminy, powinien kierować się złotą zasadą pracy w samorządzie. To my jesteśmy dla naszych mieszkańców, a nie na odwrót. Nadchodząca kadencja to czas nowych wyzwań, pomysłów i nowych impulsów do działania. To czas na długo oczekiwane zmiany w podejściu do zarządzania naszą gminą. 4 listopada proszę o głos. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo i minuta dla pana Arkadiusza Kowalskiego. Drodzy mieszkańcy, chciałem dziś pokazać, że pan Gibczyński stosował nieuczciwe praktyki, zanim został kandydatem na wójta i właśnie dzisiaj przez tę debatę daję pod rozwagę wszystkim wyborcom, co się może dziać, jeżeli człowiek mający wiedzę o przepisach świadomie je omija i kombinuje. Dla mnie brak uczciwości nawet w małej sprawie dyskredytuje pana jako kandydata na wójta. Łatwo jest się uśmiechać, obiecywać wszystko i zakładać maskę na potrzeby kampanii wyborczej. Kampania wyborcza mija, a wartości i zasady zostają. Ja jestem praktykiem, przez 20 lat przeszedłem niezliczone kontrole zewnętrzne i nigdy nie było w stosunku do mnie żadnych uwag co do przestrzegania przepisów. Drodzy mieszkańcy, 4 listopada proszę skorzystać ze swojego prawa i postawić na uczciwość. Proszę o głos. Dziękuję bardzo. Dzisiaj z nami byli kandydaci drugiej tury wyborów na wójta gminy Człuchów. Paweł Gibczyński z Komitetu Wyborczego Wyborców. Paweł Gibczyński, dziękuję przepraszam, bardzo. Pytani, wyborcy mnie pytani, dlaczego pan Paweł został zwolniony z pracy? Odpowiadam na to pytanie. Panie, proszę, ja wiem, ale to bardzo istotna kwestia. Dlatego, że wójt utracił zaufanie właśnie na podstawie informacji, które tutaj wcześniej przedstawiłem. No w takim razie musimy się też dać odnieść tutaj panu Pawłowi, proszę bardzo. To tylko na zakończenie. Z wypowiedzenia mojego umowy o pracy, kryterium doboru pracownika do zwolnienia było następujące. W ocenie pracodawcy, czyli gminy Człuchów, ma pan większy potencjał oraz doświadczenie, które umożliwi szybsze znalezienie nowego zatrudnienia niż inni pracownicy urzędu zającymi się podobnymi zadaniami. Dziękuję bardzo. Paweł Gibczyński, Arkadiusz Kubolewski, jak słychać ostro przed niedzielną drugą turą wyborów. Ja dziękuję bardzo. W kilku gminach naszego regionu właśnie taka sytuacja, że w niedzielę odbędą się ponowne tury. No zachęcam, żeby iść na głosowanie. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, za te ostatnie dni. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, wszystkiego dobrego, zapraszam na wybory. Wybory samorządowe 2018. Dogrywka w Weekend FM.